Witam na płycie Murawy Wojtakowskiego Centrum Piłki Nożnej drużyny Wisłoki Dębica. Jest trójka sędziowska. Przypomnę, dzisiejsze zawody poprowadzą jako główny Jan Pawlikowski, na liniach Roman Baran, Damian Firek. I drodzy Państwo, jedenastki, jak i drużyny rozpoczną to spotkanie. Goście Wisłoka Dębica, stroje czarne, bramce z jedynką Damian Wrózek, 4 Dominik Zawała, 8 Kamil Rębisz, 10 kapitan zespołu Damian Łanucha, 11 Damian Sojda, 14 Dariusz Kamiński, 15 Patryk Zygmunt, 16 Mateusz Prokop, 17 Jan Kozłowski, 19 Sebastian Fedał, 99 Łukasz Sierpa. Stalówka w bramce z numerem 43 to właśnie a pomaga mu prowadzą sędziowie reprezentujący Małopolski Związek Piłki Nożnej. Sędziowie Pawlikowski, a na liniach asystują Roman Baran i Damian Firek. I rozpoczyna już to spotkanie między dwoma zespołami stawiamy dotychczasowych leczach, że zgromadziła 50 punktów i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Natomiast Wisłoka jest niedaleko za Stanowską. Piąte miejsce w tabeli i 47 zgromadzonych punktów. Teraz przed chwilą wygadali prezydent Wisłoki. Nie dzieje jak to wygrałem, a wygrałem.
wchodzi na boisko. Adam kapitan drużyny już ma ustawioną piłkę. Kapitan oczywiście w Wyspie Wisłowski. Damian Manuka. Cztery sezony spędzone w stanie Stalowa Wola. A te sezony, w których Stalowa walczyła, broniła się przed spadkiem z ludzi, ale także jednym z nich Omalia masowała. Dobry strzał w kierunku nowego słupka. Bramki strzeżonej przez Tomasza Wietryki, ale równie dobra postawa Tomasza Wietryki. Zaleca Wisłoka w tą polską drużynę. To już naciskamy przez tą naszą dwójkę. Zdrowicie są to wyjątkowe już. Druga żółta kartka dla Stali Stalowa Wola. Tym razem upowiadamy grający z numerem 7, Abubakar Kołde. Thank you.
Dawid Solida jest uchwalony w przestrzeni tego zawodnika, ale to jest prawa strona. Kaliska. W 77 minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartą ukarany grający z numerem 7 drużynie Stali Abubakar Konde. Proszę Państwa, sędzia Jan Pawlikowski zakończył mecz 31. kolejki pomiędzy Stalą Stalowa Wola a Wisłą Kołderwica. Wynik 0-0.